Kluczowe wersety Biblii. Dzisiaj odcinek o pokorze. Zaczniemy od Księgi Jeremiasza. 9 rozdział 23 werset. Czytamy tam. Tak mówi Pan. Niech się nie chlubi mądry swą mądrością. Niech się nie chlubi mocarz swoją siłą. Niech się nie chlubi bogaty swoim bogactwem. A kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna, i wie, że ja jestem Pan, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi. To bowiem mi się podoba, mówi Pan. List Jakuba, czwarty rozdział, wersety od 6 do 10. Bóg sprzeciwia się pysznym, a pokornym daje łaskę. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od Was. Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyśćcie serca ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smutcie się i płaczcie, wasz śmiech niech obróci się w smutek, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a On was wywyższy. List do Filipian, drugi rozdział od trzeciego wersetu. Nie czyńcie nic z skutliwości, ani z próżnej chwały, lecz w pokorze, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 23, od wersetu 2. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i przestrzegajcie wszystkiego, co nakazują wam przestrzegać. Ale według ich uczynków nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią, bo wiążą brzemiona ciężkie i nie do uniesienia i kładą je na barki ludzi. Lecz sami nie chcą ich ruszyć nawet palcem, a wszystkie swoje uczynki spełniają, aby ludzie ich widzieli. Poszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle swoich płaszczy. Kochają też pierwsze miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach, i pozdrowienia na rękach, i aby ludzie nazywali ich rabbi. Ale wy nie nazywajcie siebie rabbi. Jeden bowiem jest wasz Mistrz, Chrystus, a Wy wszyscy jesteście braćmi. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym Ojcem. Jeden bowiem jest Wasz Ojciec, który jest w niebie. Niech też Was nie nazywają mistrzami. Bo jeden jest wasz mistrz Chrystus, ale kto z was jest największy, będzie sługą waszym. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Pierwszy list Piotra, rozdział 5, wers 6. Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Drugi list do Koryntian rozdział 8 wers 9 Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym dla was stał się Bogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem. List do Rzymian 3 rozdział wersety od 23. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga a zostają usprawiedliwieni za darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. List do Kolosan, trzeci rozdział od wersetu 12. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość. Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem. Jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jak i Chrystus przebaczył Wam, tak i Wy przebaczajcie.